Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Dzisiaj będzie, mam nadzieję, stosunkowo krótko i merytorycznie, bo i sytuacja nadzwyczajna. Po raz pierwszy w 2024 roku doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski pocisk manewrujący dla zmylenia przeciwnika, nazwanego przez polskie media rakietą, co jest oczywiście nieprawidłowe. Oczywiście nie jest to pierwsza sytuacja tego typu. Aktualnie wszystko wskazuje na to, że był to pocisk rosyjski, a nie tak jak w przypadku tragedii w przewodowie, pocisk ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Tym razem do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło w rejonie miejscowości Oserdów położonej na polsko-ukraińskim pograniczu w rejonie Czerwonohradu Sokala oraz leżącej po ukraińskiej stronie granicy rawy ruskiej. Pocisk manewrujący, nazywany zgodnie przez wszystkie polskie media rakietą, miał znajdować się w polskiej przestrzeni powietrznej przez dokładnie 39 sekund. Jak można sobie wyobrazić, jest to czas niepozwalający na podjęcie jakiejkolwiek reakcji. Pomimo tego, polskie myśliwce F-16 zostały poderwane w trybie alarmowym i patrolowały przestrzeń powietrzną. Co więcej, do wypadku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej miało dojść około godziny 4.23 rano w niedzielę. Po młodość niecodziennej godziny znaleźli się świadkowie tego wydarzenia. Jednym z nich miał być sołtys Oserdowa Henryk Zdyb, który w rozmowie z dziennikarzami powiedział ja akurat wtedy wstałem do toalety, zapomniałem drzwi od ganku zamknąć, wyszedłem na chwilę i jakieś światełka zobaczyłem na zewnątrz. Obkrążyło to i zawróciło, a ja poszedłem z powrotem do domu. Koniec cytatu. No cóż, typowa relacja starszego Niezbyt zorientowanego w temacie człowieka związki na polsko-ukraińskim pograniczu. Nie ma się tutaj z czego śmiać. Normalna relacja starszego człowieka. Myślę, że mój dziadek czy moja babcia też by w ten sposób takie wydarzenie opisywali. Jest oczywiście już druga wersja relacji pana Henryka, sołtyca oserdowa, którą opublikowała tym razem Gazeta Wyborcza. No i tutaj. Możemy przeczytać. Akurat wyszedłem z domu. Światło. Zobaczyłem na niebie szybko przemieszczający się obiekt był oświetlony, leciał dość nisko znad granicy z Ukrainą. To był taki ostry, metaliczny dźwięk, przenikający całe ciało. Koniec cytatu ponieważ w całym Oserdowie mieszka zaledwie 11 osób, to dziennikarze nie bardzo mieli do kogo docierać, więc taka relacja lepsza niż żadna, ponieważ jednak z całym szacunkiem dla pana Henryka. Nie była to relacja odpowiadająca temu, co chcieliby niektórzy usłyszeć, więc została wzbogacona o odpowiednie fragmenty zapewne już przez samych dziennikarzy. Mieszkańcy mieli generalnie wspominać, że cała noc była bardzo niespokojna, a do ich uszu docierały odgłosy wybuchów pochodzące zza ukraińskiej granicy. Jest to dość zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że w ostatnich dniach w Moskwie miał miejsce zamach terrorystyczny i Rosjanie obwiniają, co naturalne, o jego przeprowadzenie Ukraińców, którzy będą teraz się tego czynu wypierać. Bez względu na to, jaka jest prawda, Wiele wskazuje na to, że przeprowadzone obecnie przez Rosjan ataki rakietowe na Ukrainę są traktowane przez rosyjskie władze jako odwet. Zresztą, akurat zagrywka ze zrzuceniem odpowiedzialności za wydarzenia moskiewskie na Ukraińców jest bardzo sprytnym zagraniem ze strony samych Rosjan. Ale jak już zaznaczyłem, nie zamierzam Tutaj zastanawiać się, kto odpowiada za ten atak, natomiast musimy pamiętać o kilku kwestiach. Ukraińcy przez wiele miesięcy chwalili się akcjami wykonywanymi przez ich dywersantów na zapleczu frontu, i w ostatnim czasie coś tam szło w bardzo niewłaściwą stronę, bo informowali na przykład o zlikwidowaniu niebędących już w czynnej służbie rosyjskich oficerów lotnictwa w stanie spoczynku, których oskarżali. O udział w lotach bojowych nad Ukrainą. Ukraińcy chwalili się także, że ich drony docierają na przykład do Moskwy i tam powodują zniszczenia, no więc można było w tym kontekście nie dziwić się, że Rosjanie wykorzystali okazję i zaczęli opowiadać, że to Ukraińcy dokonali tego aktu terroru, nawet jeśli sami Ukraińcy nie mają z tym nic wspólnego. Wracając jednak do wydarzeń w Oserdowie, to z wypowiedzi pana Henryka Zdyba dowiadujemy się, że nikt nic nie widział, że pan Henryk rano po wizycie w kościele w pobliskiej miejscowości jako sołtys dopytywał się, czy ktoś jeszcze coś widział. Tutaj duże brawa dla pana Henryka, który przekazał informację o pojawieniu się takiego obiektu administracji. Następnie sam na własną rękę przed pojawieniem się służb próbował poszukać. Innych świadków wydarzenia. Następna sprawa. Obiekt nie mógł być oświetlony, mógł jednak sprawiać takie wrażenie. Najprawdopodobniej tak samo jak przy okazji poprzedniego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, które miało miejsce pod koniec grudnia 2023 roku, był to pocisk manewrujący z napędem rakietowym. Stąd metaliczny świst, który pojawił się w relacji opublikowanej przez Gazetę Wyborczą i związane z nią media. Swoją drogą to media związane z gazetą wyborczą to nie jest zbyt dobre źródło informacji, o czym przekonał się ostatnio m.in. znany dziennikarz Krzysztof Stanowski, temat na inną rozmowę. Skończmy wątek pana Henryka, który nie tylko zachował się bardzo przytomnie, informując od razu odpowiednie służby, które się z nim później skontaktowały, ale także poszukując innych świadków, do których mógłby skierować policję lub wojsko, gdyby ci wiedzieli lub słyszeli więcej. Bardzo słuszne zachowanie, tak właśnie należy postępować w takich sytuacjach. Pana Henryka zapytano również, czy się nie boją. I tutaj bardzo mądra odpowiedź pana Henryka: A co my mamy się bać? Gdzie pan ucieknie, panie? Koniec cytatu. Dokładnie tak. W Polsce nie bardzo mamy gdzie uciekać. I teraz kilka kamyczków do mojego ogródka. Gdy kilka miesięcy temu mówiłem, że wzorem Rumunii w miejscowościach nadgranicznych powinny zostać zbudowane schrony przeciwlotnicze dla mieszkańców, to w komentarzach zaczął się szum, że Tutaj Rumunia oddaje inicjatywę, my nie powinniśmy iść tą drogą, i tak dalej, i w tym rodzaju. Tymczasem mieszkańcy wsi na pograniczu rumuńsko-ukraińskim, którzy mają pod bokiem Odessę, która jest regularnie atakowana przez Rosjan, mogą korzystać ze zbudowanych przez rumuński rząd schronów na wypadek takich sytuacji jak ta z dzisiejszego poranka. Dalej wspominałem już wielokrotnie, że takie sytuacje będą miały miejsce. Rejon Rzeszowa jest miejscem, do którego dociera pomoc przekazywana Ukraińcom, która później w rejonie Lwowa jest przez Ukraińców rozdzielana. Dalej, w rejonie pogranicza z Polską, Ukraina ma koszary, na terenie których odbywa się szkolenie ochotników, którzy później trafiają na front. Początkowo to właśnie w rejonie granicy z Polską szkolono personel docierający na Ukrainę z szeroko rozumianego zachodu. No i na początku wojny ten rejon był szczególnie silnie atakowany przez Rosjan, co przyczyniło się do wycofania wielu ochotników z zachodu z planów. W ogóle uczestniczenia w walkach na Ukrainie. Z powodów, o których wspomniałem, rejon pogranicza z Ukrainą jest, był i będzie atakowany przez Rosjan tak długo, jak długo trwa wojna. Pojawiły się teraz dwie bardzo głębokie myśli wypowiedziane przez polskich polityków. Nie będę podawał ich nazwisk, nie będę podawał z jakich obozów są to politycy, bo to nie ma sensu głupich nie sieją. Sami się rodzą, mądrzy ludzie są w każdej organizacji, i głupi ludzie są też w każdej organizacji. Pierwsza głęboka myśl polskiego polityka zestrzeliwać rakiety jeszcze nad Ukrainą. No tego nie możemy zrobić, bo to by z kolei stanowiło naruszenie przestrzeni powietrznej Ukrainy. Dwa oznaczałoby, że rozstawiamy nasze systemy obrony przeciwlotniczej nad granicą i de facto bardziej niż własnego terytorium bronimy przestrzeni ukraińskiej czyli de facto. Uczestniczymy w wojnie. Takie uczestnictwo w wojnie wielu ludziom politycznie byłoby bardzo na rękę, ale dla polskiego społeczeństwa już niekoniecznie. Aktualnie jedyne, co możemy jako Polacy zrobić to, o czym mówił chociażby Marek Miśko, to o czym mówił chociażby Patrycjusz Wyżga: szkolić, 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 szkolić i jeszcze raz uczyć ludzi zachowania się w warunkach kryzysowych. Tak jak to robią niemieckie władze administracyjne, czy tak jak to robią Austriacy. Należy zadbać o to, aby każdy pracownik znał sygnały alarmowe, wiedział, jak ma się zachować, jednym słowem, rozwijać szeroko rozumianą obronę cywilną. Budować schrony przeciwlotnicze, nawet takie prowizoryczne, jak te w Rumunii, na terenie całego obszaru pogranicznego, jednocześnie przeprowadzić realne remonty infrastruktury, Krytycznej, w tym także schronów przeciwlotniczych, na terenie całego kraju. A teraz obiecana druga złota myśl polityka, tym razem z innego obozu, który powiązał 39-sekundowe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej z intensyfikacją ruchów podejmowanych na granicy polsko-białoruskiej. Nazwijmy rzecz po imieniu. Dzisiaj jest niedziela palmowa, już prawie święta, i w naturalny sposób funkcjonariusze, którzy strzegą naszej granicy z Białorusią, jako ludzie częściej niż zwykle myślą o świętach, o spotkaniu z rodziną itd. Czy białoruskie służby wiedzą, że w Polsce są święta? Oczywiście, że tak. Podobnie jak wiedzą o tym, że w Moskwie doszło do zamachu i dobrze byłoby sprawdzić poziom czujności na polskiej granicy. Czy jednak łączenie tych działań z 39-sekundowym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej ma sens? Nie bardzo. A nawet jeśli jest to w jakikolwiek sposób powiązane, to politycy nie powinni podawać takich informacji w mediach. Natomiast nasi politycy przyzwyczaili nas do opowiadania bzdur. Na gorąco, po całym tym wydarzeniu, które dzisiaj rano miało miejsce tyle z mojej strony. Raz jeszcze niezmierne dzięki za każde dobre słowo. Dzisiaj będę się już z Wami żegnał. Zanim to jednak nastąpi, serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów, a zwłaszcza tych wspierających. Łukasza R., Roberta Banacha, Tomasza N., Tomasza K., Medzi Smith, Józefa Paliweca, Luke G., Hollywood Trousersa, Romana Zielińskiego, Sławka BZDZ, Filipa Wysoczańskiego, Konia Albinosa, Radka Bartosza Sieradzkiego, Roberta Nowosada, Pana Horsa, Andrzeja Rada, Artura, Adam Mikołaja Jakuba Barskiego, Grabka, Tomasza Mrożka, Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę, Gdańską Wizję, Mirka Samsela, Macieja Rozparę, Piotrka Rutę, Kacpra Szlugę, Marka Szczepanowskiego, Rysia Borysia, Pankinsana i Hene Agliego. Jeśli chcecie dołączyć do tego szlachetnego grona, to zapraszam do wspierania za pośrednictwem YouTube'a, a także wirtualnej kawy. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że widzimy się w następnym materiale. Który przy odrobinie szczęścia powinien pojawić się już jutro. Cześć!